dużo korzyści. Przede wszystkim możemy tutaj jakby poprawić jakby rynek zbytu substratów, które produkują rolnicy, a raczej można je nazwać bardziej odpadami, tak? Chodzi mi tutaj głównie o słomę, zarówno kukurydzianą, jak i zbożową. Z powodzeniem można ją przywieźć na instalację i wykorzystać. Czyli jak gdyby tutaj rolnicy mogą mieć dodatkowy dochód ze sprzedaży tych odpadów rolniczych. Również możemy otworzyć nowe miejsca pracy. Tak? Gazownia o mocy 1 MW zatrudnia około 5 osób. Powiecie Państwo, że mało, aczkolwiek cała lokalna społeczność również jest aktywizowana. Tak? Więc nie tylko miejsca pracy są te, które są stricte na biogazowni, tylko cała lokalna społeczność również aktywizuje się. Widzimy tutaj ogólną poprawę środowiska życia poprzez właśnie wykorzystanie substratów w postaci gnojowicy, pomiotku, żywego słomy w takiej biogazowni. Jeśli chodzi o korzyści dla gminy, no to tutaj przede wszystkim jest to źródło dochodu z podatków oraz poprawa jakości inwestycyjnej regionu poprzez na przykład to, że mamy tutaj ciepło, które jest możliwe do zagospodarowania. Tak? Instalacja w Rybołach pod Białymstokiem. Tak tutaj wygląda. Proszę zobaczyć, jak wpisuje się w krajobraz lokalny. Taką mieliśmy refleksję, a więc tutaj, że w zasadzie u Państwa jest podobnie, więc też jest dużo bólu, więc też mogłoby to ewentualnie podobnie wyglądać. Jak daleko są budynki mieszkalne od tej biogazowni? Tutaj na tym zdjęciu. My tu rolnicy wiemy, o co chodzi. Nie chcemy zapachu. Nie chcemy szmrowy. Zapachy to tu są przy konie. Już i tam jest na odległość. Pani rolnikom, niech pani nie tłumaczy, że tutaj jest bez zapachu. Jak ma bez zapachu, to Władysławowie w rynku nie się postawi, wytwarza ciepło, ogrzeje działki jeszcze. Władysławowie, jak tak jest to. Brawo! Powiedziałam, że mamy bardzo dużo bóli. Ja tu odnośnie właśnie tych bóli chcę pani powiedzieć. Jak pani uważa, że 3 hektary ziemi to jest odległość od budynków 200 prostej linii. Wszystkie biogazownie budowane są przy chlewniach, przy wielkich skupiskach. Tutaj piszę, od Boleszewie na przykład taka biogazownia to ma 200 hektarów ziemi, 500 jeszcze hektarów tutaj dzierżawi, a ponadto jeszcze, proszę Państwa, ma 700 lok, 400 tuczników. To jest wszystko doprowadzane do tego zbiornika fermentacyjnego. A skąd to będzie bezpośrednio dowożone. U nas, jeśli to ma powstać na widziałkach, ja mam do Pana wójta tylko pytanie, czy ma powstać na widziałkach, o których myślimy, o których myśmy mówili. Panie wójcie, proszę nam powiedzieć, czy jest to, chodzi o działki w Leonii przy wiadukcie Dobrowice Leonia? Bo jeśli chodzi o te działki, to są działki naprawdę bardzo małe, blisko domu. Dzieci, wszystko, dowożenie same tego produktu, jest szkoła w Natalii. Wszystko będzie skąd dowożone? Proszę mi powiedzieć, proszę mi uświadomić. Bo na pewno nie od okolicznych rolników. Na pewno naszych rolników, to są rolnicy, którzy mają małe gospodarstwa rolne po 15 hektarów. Więc ja nie wiem skąd. Proszę pani powiedzieć, że pani podała przykład, który w przeszłości był realizowany i on się nie tyczy tego. Nieprawda, ja tu mam tysiące przykładów, to są projekty dla rozwoju wsi. Proszę pana, ja mam dał ten projekt. Ponieważ w Polsce jest parę dziesiąt. Ale oczywiście, my to będziemy słyszeć dzieci zajmować. Nam tu jest potrzebna praca wysokiego podmiotu i słoma niech będzie pracowana, ekologiczne będziemy mieli piece i będziemy smrogi. My mamy A2, już tego smrogu też mamy. Wjeżdżą, bo mamy autostradę. No jak jeszcze raz dopuszczcie a jak będą ci kierowcy na A2 jechać? Jak taki odór ich od razu samochód jedzie? Panie, ja jechałem przez do Gdańska, przez Śmiecie, samochodem, to nawet ten smród potrafi
oni do samochodu wejść. Tu nie chcemy tego. Panie wójcie, bo nie tylko ja, ale wszyscy mieszkańcy okolicznych wsi proszą pana, żeby pan wyraził swoje zdanie, bo pan nam nie chce powiedzieć prawdy. I dlatego my całe zamieszanie, gdyby pan rano powiedział, że nie będzie w tym miejscu, to pan nie zbudował. Czy jest dalej od zabudowa, a nie wszystko. A i my naprawdę nie mamy właściwie drogi. Także proszę, no nie odpowiedział mi pan. Panie wójcie, no ja do pana mówię. Tak, proszę pani, ja czekam na jeszcze wypowiedzi państwa i na pewno chcielibyśmy udzielić im tej informacji. Jeśli państwo chcecie na jaki działka, to ja już pytam, proszę powiedzieć na jaki działka i zaraz pani dostanie odpowiedź. Proszę, nie chodzi też o to, proszę państwa, to nie chodzi o to, żeby państwu zaszkodzić. Nie chodzi o to, żebyście państwo, żeby państwa truć, bo informację, którą dzisiaj tutaj zostaje przekazana, to po to, żebyśmy państwo zadecydowali, co zrobimy z tym, tak? Z tym faktem. Nie, ja jeszcze na początku powiedziałem, nikt nie powiedział, że będzie budowana, nikt nie mówi, że zostało coś sprzedane. Grunty, które w planie przestrzennego zagospodarowania są przeznaczone pod inwestycje, tak się dzieje w innych miastach czy w innych gminach. Tak? Ale kto przekształcił? I to są grunty. Dlaczego te grunty były wszystkie tutaj ujęte? Dlatego, proszę państwa, że blisko autostrady. Wiadomo, tak jak mówicie, że 10 tysięcy sztuka, które przejeżdżają, więc ileś tego łomu jest też wydobywane. A więc te grunty, mogę tak powiedzieć, że one nie nadawają się jako pola rolnicze za bardzo. Ponieważ... No to szkoda. No to mi się wydaje, że państwo, jeżeli dziecko przyjmujemy takie mleko, to nie jest dla was jakieś witamina, tylko bardziej szkodliwe. Dlatego zostały te grunty zmienione pod inwestycje, pod grunty inwestycyjne. I jak również państwo chcieliście, to niektóre osoby dzwoniły i chciały, żeby te grunty przeznaczyć. Po to przeznaczyliśmy, żebyście państwo mogli sobie zarobić na tym interesie. Inwestycji śmierdzącej tam nie chcemy. Niech powstanie zakład produkcyjny jakiś części do samochodu. Niech nawet będzie praca wysokiego gniotu, mówię jeszcze raz, słomę niech zgniata, niech nią opalamy, my nie chcemy tego. Wiemy, co to jest, jak to się mówi, zapach, to nam pan nie musi tłumaczyć, bo my jesteśmy gospodarzem, mieliśmy świniaki i tu wszystko teraz nie ma, bo jest to wykończone tego. I my nie chcemy inwestycji śmierdzącej. Ale panie wójcie, tutaj przykładowo będzie to, tak? Będą przyjeżdżały samochody. Które będą jechały? Drogi, nie, nie ma zjazdu z autostrady. Od my góry będą jechały? My tego nie chcemy. Od góry będą jechały, albo od będę samochodu rozjadą drogę całą i się później okaże, że nie ma kto tego nie naprawić. To jest taka budowa. A gminna nie zrobiono. To Andrzej Natali prosiła się już 15 lat o drogę. Nie ma jej. Oni są pełną drogą, muszą wywozić sobie żwirę, bo gmina im nie chce zrobić. A w innych miejscach, jak ja słyszę, sobie drogi robią w lesie. Naprawdę tego to się pożar może się rządzenie, albo tak. Od wiaduktu byłej autostrady jest do Natali 600 metrów. Nie idzie zrobić asfaltu. Nie ma pieniędzy. Ale gdzie indziej to po prostu się robi, po prostu, bo tam gdzieś ktoś się pobudował i działkę ma, no to no, trzeba mu postawić a my tutaj jesteśmy na uboczu i koniecznie zawsze ta wieś, nie tylko ta wieś, ale jesteśmy jak ktoś mi poda, jak ktoś mi nawiada. Ja myślę, że każdy z państwa ma rację, każdy ma rację i każdemu przyznam, mówię też tutaj, że tą rację. Mamy taką propozycję, jeżeli państwo się zgadzacie, to możemy ciągnąć to dalej, jeżeli państwo się nie zgadzacie, to nie robimy. Nie robimy! Nie robimy! Musimy wyjaśnić sobie wasze spostrzeżenia i nasze spostrzeżenia. Nie przyjechaliśmy tutaj, będzie się kłócić, tylko żebyśmy mogli razem wszyscy zadecydować.
po to przyjechaliśmy, a państwo tak odbieracie, jakby myśmy coś przywieźli wam tutaj jakieś bombę, czy i chcemy was tutaj wysadzić. W którym miejscu miałem? Na jakich działkach? Są to działki o numerach 275/3, 277/6 i 283/2. No, jeśli państwo byście pozwolili, byśmy się cicho zachowywali, bo ja bym spróbował zadzwonić do jednego z wójtów, a nie szanowni państwo, to jest... Nas to nie interesuje wcale. To... Nie dzwonimy, nie chcemy śmrować. O tym mów. Nie, posłuchajcie dalej. Jeśli byście chcieli, byśmy... Posłuchajcie, ja bym proponował coś takiego. Wsiadamy w autobus, jedziemy... Panie wójcie, czy pan nie rozumie, że my tego nie chcemy? Nie rozumiem, pan. My chcemy tutaj grzybków, bo mamy wspaniałe grzybki. Nasze mamy... My tego nie chcemy! A co, dzieci? A dzieci nasze to co? Co to dzieci będą? Nie będą zdrowe? Nawet ci nie doplenią. Na razie mówimy, że nie. Panie wójcie, tu pani ładnie nam przedstawiła, że to przy... będą zbierane tam odpady i tak dalej, gnojowica, nie gnojowica, gnojowica. U nas jest obręb rolniczy. Nikt gnojowicy nie odda, no bo wiadomo, że każdy sam sobie to na pole boi. Tak, ja o tym mówiłam, a propos fermentów, że można... A co zrobicie z tymi fermentami? Ja tam stałem markę, nie wiadomo, że każdy proszę to swoje przerobi. Sam na pole wywozi to, co zrobi, jak chce tam chce i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, czego... Ale mówię, no nie. Teraz jest tak, zjazdu z autostrady nie ma. Jeżeli tu powstanie taka jakaś tam... dość spora firma, wiadomo, że ona nie będzie czekała na, że ktoś traktorem przyjedzie z przyczepką i mu coś przywiezie. Tylko przyjadą w Kirynie, Kirynie, tym. Którędy będą jechać? Jak tu jest tylko 10 ton. Na początku kukurydza, i to jest droga finansowa. Czy teraz powiat zgodzi się, żeby nam drogę ładnie zrobił? Tam nie chcemy żadnej drogi ani szkoły. Ani drogi, my wolimy trochę niż polu, i tu zjazdu nie ma. Niestety nie ma. Żeby zjazd, ale zjazdu nie ma. Jeszcze mam takie pytanie. Jeśli samochód tu się zjedzie, wiecie, i tam się wszyscy podpisali, że tak się nie ma. Wszystkie odpady będą przechowywane. Ten samochód będzie stał z portfolio produktem? Nie, to nie będzie stał. Materiał na bieżąco, natomiast dysponuję takim magazynem małym na około tydzień pracy. Jedną rzecz powiedzieć, taką, tu cały czas pada słowo smród, smród, smród. No bo smród. No bo będzie smród, będzie. A niech mi pan powie, co na tym będzie śmierdziało. Ja mam tu, nie wiem, to nie będzie śmierdziało. To wszystko wyjęte, Boże, o Boże. Ewentualnie zdecydować, że w przyszłości pewnych działek być może mogłaby tam powstać biogazownia. Państwo tak rozmawiacie, jak gdybyśmy tam już wszystko zrobili, biogazownia jutro stanie i koniec. Bo to nie wiadomo. To jest etap, kiedy ma być w gminie zdecydowany los przyszłości tych działek. Ta biogazownia nie musi powstać. Chcę powiedzieć, że my mamy kilkadziesiąt segregatorów na półce z lokalizacji, w których biogazownia nie powstały. I mamy takie lokalizacje, w których biogazownie powstały i nie powstały. Ta biogazownia, która była taka ładna i zarzucono nam tutaj, że to jest zdjęcie z internetu, chcę powiedzieć, żebyśmy ją wybudowali 4 lata temu. To jest prywatny właściciel. Jest to według oceny jedna z lepszych biogazowni w Polsce w takim sensie, że zużywa najmniej materiału, żeby wyprodukować jakieś nowe ziemię. Ten człowiek tam mieszka obok. Jakoś nie boi się o swoje dzieci. Właśnie. No to jego dzieci nie potrzebują. Właśnie, ja bym to nie A pan swoje dzieci postawił?
ktoś panu, to jest proszę. Zostawiłby pan swój dom tak blisko biogazowni i swoje dzieci chował, czy wnuki? Proszę powiedzieć. No oczywiście. Tak? Czy powie pani więcej? Niech pan postawi biogazownię, niech sobie pan postawi domek i mieszka. Ja się na to zgodzi, okej? Okay? Nie słuchała. No. I urząd gminy ja zawsze... Ja jeszcze dodam, bo dzwoniłem do kilku gmin wcześniej i się też dowiadywałem, jak te biogazownie działają. Chcę państwu powiedzieć, że ostatnią gminę, do której zadzwoniłem, mam nawet numer telefonu, ale państwo nie chcecie, to nie będziemy rozszerzać, tylko państwu powiem, że w tej gminie ostatniej, której zadzwoniłem, 70% mieszkańców jest podłączonych pod ogrzewanie. O. A jak pan nas, przepraszam, podłączył? Ja tę gminę podłączyłem. Panie wójcie, inwestycje postawić kotłownię na osiedlu Władysławowie. Żeby nie kąpiła na tym osiedlu. No. Ludzie będą zdrowo żyli i przy okazji gmina będzie szła. Proszę było, by ktoś przeznaczył gruncy, bo pan wiecie, że już by się zgodzili, bo są w tym dymie, co oni siedzą zimą, jak palą, to gwarantowane, że się zgodzą na to 100%. Ale nie mają możliwości. Ale to słuchajcie, no, dajcie mi powiedzieć, 70% ma podłączone pod ogrzewanie. Pytam się tego wójta, powiedz no mi, czy masz ludzi niezadowolonych? I mówi, że słuchaj, 30% jest niezadowolonych. Ja mówię, dlaczego? Śmierdzi czy co? Nie, bo jest 30% niepodłączony. Nie, robili już drugą biogazownię, dlatego ja proponuję zaprosić państwa, żeby sobie wyjaśnili, ale jeśli państwo nie chcecie, to nie ma nic na mów. Nie będzie nikogo zmuszał, nie? Dlatego tylko chcę państwu przedstawić. Ja myślałem, że jeżeli państwu przedstawimy, państwo się zastanowicie, zobaczymy, czy to pasuje, czy nie pasuje państwu, to to było przedstawione fajnie, a jeżeli państwu nie pasuje i państwo uważacie, że nie chce. Jeśli to chciałbym zapytać się, ile takich biogazowni jest w powiecie kolskim, konińskim czy w tureckim? Może pół powiedzieć? Proszę? Czy koniec? Nie, to nie do państwa. No jak pan przyjechał, pan nie przygotowany. To ja panu powiem, w powiecie tureckim, skoro tak nagłaśniamy, że tak jest dużo biogazowni, to ja panu powiem, że jest tylko jedna i to w gminie Przykona. A jak ta sprawa wygląda, proszę jechać. Proszę się przejechać. Do mieszkańców. Dziękuję bardzo. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Ja tam byłem. Po pierwsze, nie rozmawiamy o tym, że biogazownię jutro budujemy, tylko o tym, czy w miejscowym planie w ogóle brać to pod uwagę. I po tym zebraniu i po najbliższym okresie, kiedy ta decyzja będzie podjęta, to jest taki etap. Następny to być może za rok, półtora będzie sprawa, ewentualnie gdyby w ogóle decyzja była taka, że jest możliwość, będzie raport środowiskowy, będą konsultacje społeczne już konkretnie dotyczące... Ty już niech pan się nie tłumaczy, bo nawet to my. Znaczy ja dziękuję za głos narodowi i sobie. Nie pozwolimy po prostu na biogazownię w naszym rejonie. I to wszystko. Nic na mus. Ja chcę państwu powiedzieć, zakończę dzisiaj tą rozmowę takim trochę monologiem, trochę takim dowcipem. Lubię zawsze opowiedzieć jakiś taki fajny, śmieszny dowcip. Jednemu rolnikowi zachorował koń. A zdechła mu kotyła. Zachorował koń, Przyjechał weterynarz, przybadał konia i mówi do gospodarza, mówi, proszę pana, koń złapał wirusa, jeśli przez 3 dni go nie wyleczymy, to trzeba go uśpić. I pojechał. Ale wszystko posłyszała świnia. Przyszła do konia i mówi, koniu, winno no się bierz w garść, winno wstawaj, bo cię za 3 dni uśpił. Ja mówi, słyszałem, jak rozmawiał gospodarz mówi z tym, z weterynarzem. Drugi dzień przychodzi, świnia znowu przychodzi i mówi, koniu, bierz się w garść, wstawaj, bo jeszcze ci zostały 2 dni. Podali mu lekarstwo, koń nie wstaje. Trzeci dzień mija, świnia znowu przychodzi, koniu, wstawaj, mówi, bo już weterynarz przyjechał, mówi do stajni, mówi, jak cię zastaną, że nie wyjdziesz mówi, z tej stajni, to ci uśpią. Koń się zmobilizował, słuchajcie, no i wstał i wyszedł z tej stajni. Przychodzi gospodarz z tym weterynarzem,
wchodzą do stajni, patrzą, konia nie ma. Konia nie ma, koniec na pasowisku. I mówi gospodarz do weterynarza, mówi, panie doktorze, no cud się stał, musimy zrobić imprezę, trzeba zacząć świnie. No niech nasz pan zapewni mieszkańcom tutaj, że temat biegozowni się w gminie Władysławu skończy przynajmniej nie w tym terenie, nie w tym miejscu. Niech pan powie wyraźnie, że nie będzie w tym kierunku żadnych kroków poczyniała gmina, że w tym terenie, na tym miejscu przedstawionym zresztą w tym planie, nie będzie mogli uznać biegozowni na 10 lat. To nie będzie.